Starosta tarnowski Roman Łucasz. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam serdecznie panią i wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają. Podwójny rocznik, zwłaszcza w szkołach miejskich, tarnowskich, no mocno niektórym skomplikował życie. Jest pytanie o nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu. Co mówią dane? Dane mówią, że nabór jest bardzo dobry. Na chwilę obecną mamy ponad 1300 uczniów do wszystkich naszych 8 szkół. Nie ma żadnego problemu z dostaniem się do naszych szkół. W tej chwili pragnę podkreślić, że jeszcze dysponujemy miejscami, więc jeżeli by uczniowie tacy byli, którzy poszukują jeszcze swojej wymarzonej szkoły, dysponujemy naprawdę różnymi zawodami, począwszy od liceum, kończywszy na szkołach branżowych, przez technika, więc myślę, że ten spektrum specjalności, które dysponuje powiat, jest naprawdę tak olbrzymi, że wszyscy chętnie znajdą swoje miejsce. Myślę, że ten nabór nasz zamknie się liczbą uczniów około 1500. Nie będzie żadnego problemu. Ja przypomnę tylko, że na przykład w Wojniczu, gdzie skończyło teraz, 3 klasy skończyły, będziemy mieć w przyszłym roku aż 8 nowych oddziałów. Więc proszę zwrócić uwagę, że wszyscy się tam pomieszczą, nie ma problemu, nie będzie dwuzmianowości. Dalej będziemy uczyć na jedną zmianę. I co jest bardzo istotne w tej chwili, że ci uczniowie dalej przychodzą, bo zamknęliśmy, ja przypomnę, że platforma cyfrowa została zamknięta 10 czerwca, natomiast w tej chwili dalej uczniowie do nas przychodzą, już przynoszą oczywiście indywidualnie świadectwa i akces do naszych szkół zgłaszają, także zapraszam serdecznie wszystkich uczniów, także powiat tarnowski żadnego problemu tutaj nie będzie miał z podwójnym rocznikiem. Myślę, że tylko troszkę problemu będzie oczywiście z finansowaniem, bo subwencja przychodzi na rok budżetowy, a nie szkolny. Dlatego też tutaj troszkę za 4 miesiące będziemy mieć problemów, ale damy sobie radę, natomiast myślę, że przyszły rok też będzie bardzo dobra subwencja. Panie starosto, wiemy, że od września znika szkoła średnia w Radłowie, a ja mam pytanie, czy spośród w ogóle wszystkich szkół powiatowych jest taka placówka, która też jest w kiepskiej sytuacji pod względem naboru? Znaczy się w tej chwili, nie możemy powiedzieć, że jest w kiepskiej sytuacji, ale są szkoły, które ten nabór mają może dla mnie troszkę niezadowalający. Które, panie starosto? To jest szkoła na pewno w Ciężkowicach, bo w tej chwili rzeczywiście jest tam około 100 uczniów przyszło, ale moim zdaniem ta szkoła powinna, piękna, ładna szkoła, dysponująca bardzo dobrą bazą i dydaktyczną, ale również i sportową, no powinna ten nabór mieć lepszy, natomiast tutaj nie ma żadnego zagrożenia oczywiście. Chciałbym uspokoić dla istnienia tej szkoły, dlatego że uczniów mamy tam naprawdę dużo, więc tutaj ten rocznik jest troszkę dla mnie słabszy, czyli to jest tam jest najsłabszy nabór. Natomiast są szkoły liderzy, którzy w tej chwili mają prawie 300 uczniów. I kto jest uczniów. Takim liderem? No tutaj już nie, powiem tak, że już od kilku lat, czy od kilkunastu lat nierozerwalnie dwie szkoły walczą tutaj o pozycję lidera. To jest szkoła Cykaziów dzisiaj w Tuchowie oraz szkoła w Zakliczynie. No szkoła w Zakliczynie jest troszkę lepsza, tam jest chyba około 30 uczniów więcej, aniżeli w tej chwili. Prawie 300 uczniów około. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, także myślę, że to ja jestem bardzo zadowolony, usatysfakcjonowany, że nabór w tym roku naprawdę mamy bardzo, bardzo dobry. Panie starosto, jest problem z nawierzchnią na moście w Ostrowie koło Wierzchosławic. No i jest pytanie, czy będą ograniczenia w tonażu? Co dziś możemy powiedzieć? Ograniczeń tonażu nie będzie. Rzeczywiście, tutaj pojawiły się informacje, że zostało to źle wykonane, że nie tak się to powinno robić. Szanowni Państwo, wykonane zostało to, panie rektorze, i wszystkim Państwu mówię, z najlepszej w tej chwili dostępnej masy, jaka jest na rynku Polski. Ten doraźny remont, który ten doraźny remont, mówimy tak, o położeniu nowej nakładki. To jest masa SMA o bardzo dobrej trwałości, no ale niestety, jaki jest problem tego mostu? Problem jest taki, że ta nawierzchnia może mieć grubość tylko 4 cm. Żeby spełniała ona swoją funkcję i przenosiła ciężary dopuszczalne do 40 ton, ta nawierzchnia musiała być około 10 cm. Nie da się zrobić grubszej nawierzchni, bo mamy bardzo nisko chodniki, a nie możemy położyć wyżej nawierzchni asfaltowej, aniżeli chodnik, a chodnika nie możemy znowu podnieść, bo byśmy dociążyli most i wtedy byśmy musieli ograniczyć tonaż. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście w czym jest problem tak samo? Problem jest w tym, że pojawiły się, niestety były upały sięgające 38 stopni w cieniu. Przy asfalcie myślę, że to było grubo ponad 50 stopni. Dodatkowo samochody 40-tonowe, po prostu to się troszkę rozjechało, ale przejazd jest bardzo dobry. Proszę zwrócić uwagę, nie ma tam żadnych dziur, nie ma żadnych wyrw. Przejeżdża się bardzo dobrze, także myślę, że na dzień dzisiejszy tam jedynie, jakbyśmy to sfrezujemy te boki, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma tam żadnych innych potrzeb, żebyśmy tam musieli jakoś tam interweniować. Także zrobiliśmy to, co najlepiej można. Także tutaj głosy mieszkańców, że to było zrobione niewłaściwie, są nieuzasadnione, nieuprawnione. Ja myślę, że naprawdę powiatowy zarząd drogowy wykonał kawał dobrej roboty. No i jest problem, panie starosto, budowy mostu w Lubaszowej. Są też różne zdania na ten temat. Są i polemiki. A ja po prostu w imieniu mieszkańców chcę zapytać, kto może korzystać ze skrótu w Burzynie, a kto nie? Czy to jest ustalone jasno i wyraźnie? Panie redaktorze, ja nawet nie mam jakby tutaj pewnej
chęci i ochoty polemizowania z panią burmistrz, droga publiczna jest dostępna dla wszystkich. Więc myśmy jako powiat tarnowski wyznaczyli objazd, oczywiście dla samochodów, tych również większotonażowych, drogą alternatywną, drogami powiatowymi. Długi objazd, oczywiście, ale ja tylko przypomnę, że w przypadku budowy mostu chociażby w Pławnej czy w Jadownikach Mokrych, te objazdy były nie krótsze i mieszkańcy te pół roku naprawdę wytrzymali, nie było żadnych problemów, nie było żadnych interwencji. Natomiast tu jest alternatywna droga gminna i tą drogą gminną tu nawet nie trzeba się nikogo pytać, moim zdaniem, bo droga, przecież wyraźnie prawo mówi, że drogami publicznymi mogą poruszać się wszyscy mieszkańcy, nie tylko gminy danej, czy powiatu tarnowskiego, całej Polski i nawet za granicę, jeżeli przyjadą, dlatego, że to jest droga publiczna. Oczywiście, jeżeli nie przekraczają dopuszczalnego tonażu przewidzianego na tej drodze. Jeżeli tam jest do 3,5 tony, każdy samochód osobowy może tamtędy przejechać. Jeżeli jest problem z przejazdem, no to oczywiście trzeba się zatrzymać, trzeba wyminąć, żeby się wyminąć, ale nie ma takiej możliwości, moim zdaniem, i myślę, że potwierdzą to wszyscy państwo, żeby drogą publiczną nie mógł przejechać każdy obywatel, który sobie tamtędy chce przejechać. Pani burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek twierdzi, że poza interwencją w RDN w żaden oficjalny sposób nie interweniował pan, by grono tych, no właśnie, którzy mogą korzystać ze skrótu w Burzynie, poszerzyć. To prawda? Pani redaktor, ja uważałem, że sprawa już jest zamknięta dawno, dlatego, że pan dyrektor Leszek Łądka tą sprawą się zajmował i z mojego polecenia ja bezpośrednio z panią burmistrz nie rozmawiałem. Natomiast pan dyrektor Leszek Łądka, po to mam dyrektorów i pracowników, żeby się zajmowali tymi sprawami i on tą sprawę całą załatwiał i sprawę tą całą pilotował. I myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma tam żadnego problemu. Ja myślę, że ten problem troszkę wytworzony jest sztucznie, bo gdyby był przejazd normalnie, nie byłoby żadnego do dzisiaj tutaj żadnej polemiki na antenie, czy w ogóle w prasie, czy w innych mediach. Dlatego też ja uważam, że niech pani burmistrz puści wszystkich, którzy przyjeżdżają tamtą drogą, a naprawdę nic się nie stanie. Myśmy naprawdę takie objazdy również drogami gminnymi w innych gminach mieli. Nic się z tymi drogami po prostu nie stało, więc ja myślę, że to jest jedyne wyjście. Puścić wszystkich mieszkańców. Rezolucja Rady Powiatu przeciwko LGBT, panie starosto, spotkała się, no mówiąc delikatnie, z krytyką nie tylko tarnowskich niektórych radnych, ale i Młodzieżowej Rady Miasta. Jak pan myśli, dlaczego? No nie wiem, panie redaktor, no czasami myślę, że w obronie staje się w obronie zła, bo myśmy, proszę zwrócić uwagę, żeśmy w tej rezolucji nie podnosili żadnych zarzutów dla jakichś konkretnych grup, tylko myśmy stanęli w obronie wartości. W obronie wartości chrześcijańskich, w obronie wartości patriotycznych, w obronie naszej tradycji polskiej. My jesteśmy katolikami, więc musimy na straży tych wartości stać. Natomiast rzeczywiście otrzymaliśmy od Młodzieżowej Rady Miasta pismo, w którym no bardzo nieładnie do nas się po prostu zwracają. Wiem, że żądają cofnięcia tak, tej w ogóle rezolucji. Tam jest nie tylko taka prośba, tam jest żądanie cofnięcia rezolucji i przeproszenia osób, któreśmy obrazili. Myśmy tam nikogo nie obrazili, myśmy tylko wyrazili swoje stanowisko. Przypomnę, że to jest stanowisko Rady Powiatu. Myślę, że zdecydowanej większości również mieszkańców, którzy są katolikami. Tutaj nie ma nikogo, żadnej obrazy. Przypomnę, że również Sejmik Województwa Małopolskiego też uchwalił specjalną deklarację. Są gminy, które już podjęły tą Co pan uchwałę. Z tym zrobi, z tym monitem Młodzieżowej Rady Miasta? Nic nie zrobię, pani redaktor. My stoimy twardo przy swojej obronie swoich wartości i będziemy dalej to podkreślać. Natomiast rzeczywiście oglądałem sesję Rady Miejskiej i bardzo mnie dziwi, że tam również wystąpiono, proszę cię, nie tylko, że z żądaniem cofnięcia, tam wystąpiono z prośbą o potępienie naszych działań. No panie redaktor, dochodzimy do pewnych absurdów, że my broniący tego, co jest najważniejsze, czyli broniący wiary, broniący tradycji, my nie możemy się wypowiadać. Ale przypomnę, że ja zresztą byłem na odpuście tuchowskim i w niedzielę na mszy świętej w homilii. Ksiądz, ojciec, który głosił homilię oczywiście do samorządowców, powiedział, że i to w zupełności potwierdza naszą słuszność tej rezolucji, że samorządowcy powinni działać w zgodzie z prawem przede wszystkim Bożym, a później ludzkim oraz dla dobra człowieka. I my tak właśnie działamy. I ta rezolucja jest w zgodzie z prawem Bożym i dla dobra człowieka. Dziś uroczystości upamiętniające rocznicę rzezi wołyńskiej będzie m.in. o około 10:30 otwarcie plenerowej wystawy Wołają z grobów, których nie ma. Co to za zdjęcia? No to są zdjęcia autentyczne, oryginalne. Wystawa jest bardzo piękna. Zapraszam wszystkich mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, ale wszystkich, którzy w tych dniach będą w Tarnowie, bo ta wystawa, pani redaktor, będzie czynna. Będzie Od dzisiaj aż przez miesiąc. No dzisiaj mamy szczególny dzień, bo to jest rocznica 76. rocznicy tak zwanej Krwawej Niedzieli, czyli największej rzezi Polaków na Wołyniu. Tutaj serdeczne podziękowania dla IPN-u, oddziału krakowskiego. Ja
również do pana Tomasza Stelmacha, wicestarosty, który tutaj monitorował tą całą inicjatywę, ale myślę, że warto tam przyjść, warto zobaczyć te wstrząsające zdjęcia, które uświadamiają nas, do czego jest zdolny człowiek, do czego jest zdolny sąsiad, którym jeszcze wczoraj siedzieliśmy razem przy stole, a dzisiaj ten sąsiad występuje przeciw nam i jeszcze bestialsko nas morduje. I proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. To jest wydarzenie bez precedensu. Takiego bestialstwa historii chyba ludzkości to trudno by znaleźć, dlatego że nawet wtedy, proszę, na Ukrainie wydano specjalny przewodnik, który mówił ponad 350 sposobów zabicia Polaka. To jest coś niesamowitego, to co się nie powinno nigdy zdarzyć. To mówię tutaj, że to jest zwierzęcenie, to byśmy zwierzęta obrażali, bo zwierzęta nie zabijają z chęci zemsty, tylko z chęci zaspokojenia głodu. Dlatego też wszystkich mieszkańców Tarnowa, powiat tarnowskiego, zapraszam przez starostwo powiatowe. Ta wystawa dzisiaj będzie otwarta, ona już jest zamontowana, jest piękna, naprawdę warto przyjść, żeby sobie uświadomić, czego doświadczyli Polacy na Ukrainie, na Wołyniu w roku 76 lat temu. I jeszcze króciutko na koniec, panie starosto. Jestem ciekawa, jak się mają repatrianci z kolei z Kazachstanu, którzy zamieszkali w Harzewicach. Wiem, że był pan u nich z wizytą wczoraj. Tak, byliśmy wczoraj z panem wicestarostą Tomaszem Stelmachem. Tak, dostali prezent. Oczywiście. A co takiego? No, też by nie wypadało jechać z gołymi rękami, dlatego też zabraliśmy piękny robot kuchenny wartości 600 zł. Zawieźliśmy, bardzo się ucieszyli. Powiem szczerze, byłem bardzo zaskoczony tym budynkiem, w którym mieszkają, bo to jest były budynek domu nauczyciela, pięknie wyremontowany za kwotę 230 tysięcy złotych, z tym, że gmina dołożyła tylko 10 tysięcy. Także naprawdę wielki szacunek dla pana burmistrza Dawida Chrobaka. Zrobił kawał dobrej roboty. Powiem tak, my jesteśmy tym ludziom po prostu to winni. To są ludzie, akurat ta rodzina Busu została, tam jest pani Nadjeżda, których mama została wywieziona właśnie do Kazachstanu w wieku 6 lat, w roku 1936. Naprawdę ci ludzie tu przeżywają, że są w Polsce, przeżywają to bardzo, bym powiedział, są bardzo wzruszeni. Także ja uważam, że taki program powrotu tych Polaków, ze wszystkich oczywiście, z tych byłych krajów Związku Radzieckiego, a dzisiejszych samodzielnych, suwerennych krajów, powinien być taki program realizowany. Jeszcze marzeniem pani Nadjeżdy jest to, żeby jeszcze wróciła jej jedna z córek, bo jeden syn, jak wiemy, jest w Koszycach już, a pan Andrzej, jej syn, który teraz jest właśnie z nią właśnie w Harzewicach, naprawdę w tej chwili będą mieli już będą mieli załatwioną pracę, zarówno pani Krystyna, czyli żona pana Andrzeja, jak i pan Andrzej. Myślę, że naprawdę to jesteśmy im winni, dlatego też, szanowni państwo, też apeluję do innych samorządowców, ja jako starosta też, jeżeli będę mógł, to będę pomagał w swoim zakresie, żeby ci ludzie wrócili do Polski. To są naprawdę ludzie, którzy na to zasługują, a my, jako Polacy, mamy według nich duży dług do spłacenia. Starosta tarnowski Roman Łucasz, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, życzę państwu miłego dnia.